No cześć, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Subnautica. Słuchajcie, wczoraj był live, na którym troszeczkę w Subnautica pograłem, ale tak naprawdę nic się szczególnego nie działo. Szukaliśmy części do Cyklopa, jednak nie udało nam się ich znaleźć, ale dzisiaj spróbujemy znaleźć ostatnią rzecz, którą potrzebujemy. Uwaga, do skraftowania kombinezonu Prawn. Czy jak to się nazywa? I potrzebujemy Areożel. Zobaczcie, mamy tutaj kryształ trenku aluminium, które zebrałem. Mamy sztabkę postali, która jest potrzebna. No i chyba wszystko mam, tylko jeszcze nie mam tego Areożela całego. Więc trzeba będzie go poszukać. I wiem chyba, gdzie on jest. Wiem chyba, gdzie go mogę znaleźć. Tylko jedna rzecz, słuchajcie, jest taki myk, że ja tutaj nie mam fabrykatorze go, bo on powinien być tutaj. On powinien być tutaj, a ja tego jeszcze nie mam. Więc mam nadzieję, że... on się pojawi, jak po prostu zeskanuje. Wiecie. O kurde, naprawimy to jeszcze. Dobra, nie mamy baterii niestety. Że on się pojawi, jak zeskanujemy po prostu ten cały, tą całą roślinę, z której się ten Areożel chyba robi. No dobra, słuchajcie, musimy gdzieś popłynąć tam w stronę Aurory. Gdzie jest Aurora? Hej, zgubiłem Aurorę. Jest tutaj, dobra. I potrzebujemy znaleźć taką wyrwę w ziemi. No zobaczymy, czy nam się to uda, bo nie jestem pewien, czy to na pewno będzie dobre miejsce, ale później połapiemy trochę rybek i zobaczymy, może uda nam się dzisiaj zrobić ten kombinezon, byłoby świetnie. No dobra, gdzieś tutaj powinny być w ziemi takie głębokie, czekajcie, mam miejsce, mam trochę miejsca, ale nie za dużo. Mogłem się lepiej przygotować. Czekajcie, jak tutaj jesteśmy do Aurory ustawieni, bo ja oglądałem pewien filmik. Dobra, jeszcze chyba gdzieś tu w lewo. To jest tak głęboko? What? No dobra, no zobaczymy. Bliżej Aurory musimy chyba być. I zaraz spróbujemy coś znaleźć. O, to jest ten, może na nim będzie, bo na tych stworach są różne rośliny. O! Ha! Zdarzał się? O lol. Okej, dobra. Chyba nie ma tu nic nowego. Tak patrzę. Chyba mam wszystko. To też mam, łącznie z tym również. No dobra, płyniemy dalej. Zobaczymy, no mam nadzieję, że uda nam się znaleźć ten cały Areożel, który robimy z gel sack. Tak się nazywa jakaś roślina, gel sack. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale mniej więcej wiem, jak wygląda. Wiecie co? Myślę, że jesteśmy już trochę za blisko Aurory. Chyba, że mapka się zmieniła od czasu, kiedy oglądałem ten filmik, może nie wiem, może to były jakieś update'y czy coś takiego. Ale z tego co widzę, gel sack możemy jeszcze znaleźć na różnych biomach. W tym z tego co widzę... A nie, to gel sack, to czekajcie, to na razie poszukamy sobie gdzieś tutaj go. O właśnie, to chyba jest nawet to. Jest! Proszę bardzo. To jest ta roślinka, którą możemy zeskanować teraz. Galareciak, to się nazywa. Fajnie. Dobra, ja mogę go podnieść, zobaczcie. I tych galareciaków troszeczkę przydałoby się nazbierać. Jest kolejny, super. Galarecia, gej. Możemy to zasadzić? Chyba nie, ale nie może. Lepiej tego nie jeść, bo jeszcze się przyda. Co to jest? Creature egg? Tego nie potrzebujemy na razie, chyba że mamy dużo miejsca. Wiecie co, ja wezmę sobie kwarc, wywalę w razie czego tytan, bo mamy dużo tytanu, bardzo dużo tytanu. Dobra, jest tu jeszcze jakiś gel sack? Skoczek? Chyba nie skanowaliśmy go jeszcze. A, dobra. W normie. Tutaj, nie? Jest kolejny gel sack. Super, świetnie. Nie wiem ile potrzebujemy, ale zbierzmy jak najwięcej, bo może nam się jeszcze do czegoś przydać ten galareciak cały. Galareciak. Fajna nazwa. Okej. Tam jeszcze coś było. Tutaj już nic. Kolejny to nie jest galareciak, nie? To jest koralowiec mózgowaty. Dobra, tam coś jest? O, dużo kwarców. Weźmy sobie ten kwarc, bo ostatnio ciężko mi znaleźć kwarc. Nie wiem, gdzieś ucieka po prostu. Dobra. On się po prostu respi. Ale co jakiś czas. Może po prostu zużywam za dużo tych wszystkich materiałów. Jest tu jeszcze jakiś galareciak? Chyba nie, ale wiecie co? Jest problem, bo nie widzę swojego... Jest Seamuff, dobra, okej. Wsiądźmy do Seamuffa, będzie nam łatwiej. Ile mamy? Cztery galareciaki chyba? Cztery. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zaraz pójdziemy do fabrykatora i zrobimy, słuchajcie, dzisiaj ten Prawn Suit. Wow, nieźle, aż nie wierzyłem w to, że dzisiaj nam się to uda zrobić. Jest kolejny? Nie, to nie jest galareciak.
Tutaj już chyba więcej nie będzie. Au! Stary, uważaj. Jak pływasz? Tu jest jakaś duża część jeszcze Aurory. A, i tutaj pływa ten ziomek duży. No zobaczmy, mi się wydaje, że już tutaj byliśmy. Tak, byliśmy tu, więc nie ma sensu. Słuchajcie, szkoda czasu, wracamy w takim razie do naszej bazy. Ło, spieprzaj, bo mam bardzo mało życia. Dobra, lecimy do Radio Latarni 2. O! Fuck, naprawdę, on może mieć teraz mnie na hita. Dobra, uciekaj sobie. Ha, ciekawe co by to było, gdyby podpłynął do naszej bazy na przykład i by tam został, ej. Okej, dobra. La Radio Latarnia 2. Tu coś jeszcze jest? Raczej wątpię. Szukam jeszcze jednej części Cyklopa, zobaczcie. No, pisaliście mi na live'ie. Mam już kilka miejsc, które chcę odwiedzić, żeby znaleźć jakieś części. To jest Cyklop, widzicie? Trzecią część potrzebuję. Więc gdzieś jeszcze musi być. Ja jeszcze ewentualnie w następnym odcinku może razem właśnie odwiedzimy kilka miejsc. No i mam nadzieję, że uda nam się znaleźć kolejną część i zbudujemy sobie Cyklopa. Mówiliście mi, żeby nie budować tego Prawn Suit przed Cyklopem, ale no szczerze mówiąc, co mam do stracenia? No ja nie wiem. Myślę, że nie będzie źle. Wiem, że ten Prawn Suit bardzo głęboko może nurkować, więc dzisiaj jeszcze sobie możemy zejść tym Prawn Suitem tam głęboko, wiecie gdzie. Dobra, okej, okay, jesteśmy przy bazie. O kurde, już zapomniałem, gdzie mam wejście. No dalej, wiecie co? Patrzcie, zadokujemy sobie tego Simafa. Au, tutaj? Wii! No proszę bardzo, zobaczcie co ja tu mam. Okej, okay, elegancko. Dobra, no i teraz możemy iść do naszego fabrykatora i mam nadzieję, że naszym oczom ujrzy się crafting aerogelu. Pyk, 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 jest. Kryształ tlenku aluminium. Dobra, okej, okay, ale wiecie co? Zanim tam pójdziemy, zobaczymy ile tego aerogelu potrzebuje. Więc śmigamy do tej... Ojejku, jest daleko. Do tej stacji budowy pojazdów, czy jak to się nazywa, nie pamiętam już. Zaraz zobaczymy. Ciach, wespnij się. Przenośna konsola pojazdów. Pojazdy, aerogel 2. Dobra, wiecie co? Weźmy sobie to. Fuck, przecież można to wziąć jakoś. Nie ma miejsca? Brak miejsca w ekwipunku. No, zgarnij to. Jak ma to wziąć? Kurde, czekajcie, może teraz uda nam się to wziąć. A nie, 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 podnieś. Dobra, super. Wziąłem sobie ją troszeczkę bliżej, bo chyba ją znosi jakiś prąd, bo ja tutaj na pewno ją postawiłem gdzieś blisko. No ale okej. O, tam chyba chciałem dać ten okno, ale mi nie wyszło. Dobra, postawmy sobie gdzieś tutaj. Pyk, pyk, whee. Dobra, i dwa aerogele. Przydałoby się coś jeszcze zjeść, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy tego nie mogę przypadkiem zjeść. Pyk. Dobra, i to coś daje? To daje H2O i jedzenie. Dobra, lepiej już wolę tego nie niszczyć, bo podejrzewam, że zaraz to zjem całe. Okej, okay. I ciśniemy za aerogelem, ale do aerogelu potrzebujemy ten. Raz, dwa. Dobra, super. Elegancko, fajnie, udało się. I zaraz będziemy mieć kombinezon. No ciekawe, jak to będzie wyglądać. Jeszcze jeden. Okej, okay. I teraz tak, potrzebujemy chyba... Z3T, nie pamiętam. To i jeszcze coś chyba było. Tylko nie pamiętam co. Bateria raczej wątpię. Lit? Chyba nie. Zobaczymy czego jeszcze potrzebujemy. Gdzie to jest? Widzicie jak to odpływa śmiesznie? Okej, wespnij się. Come on. I powiedz mi czego jeszcze potrzebuję do tego. Olej maszynowy, no oczywiście, że tak. Olej maszynowy oczywiście mam. Zapasy sobie porobiłem, więc na spokojnie. Olej, 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 jest olej. Miałem go więcej jeszcze, ale nie wiem dlaczego tu jest tylko tyle. Czy mamy jeszcze jakieś jedzenie? Bo ostatnio chło, bidowaliśmy. Kurde, dobra, to napijamy się chociaż. Butla duża. Ciach. Rybki jakieś mamy w akwarium? Kurde, ale bieda. Ale naprawdę jest bieda, niedobrze. No i ciśniemy zrobić ten kombinezon. Nice. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo nie oglądałem chyba żadnych filmów jak to działa.
Yes. Wow. Nice. Okej, okay, mamy... O, nie. O-o. Okej. Okay. Otwórz konsolę ulepszeń. No tak, jeszcze nie mamy niczego, ale trzeba będzie zrobić. Ogniwo energetyczne, czyli ogniwo. Super, otwórz pojemnik. Dużo miejsca, świetnie. I kolejne ogniwo. No dobra, no to wchodzimy. Witaj, kapitanie. Wow. Czekajcie, ciąg. Co to jest? Mogę tu zebrać coś? Wow, mogę zbierać, okej. Okay. Tak, zbieram. Zbieram to? Nie zbieram, czekajcie. Co? A, ja zbieram do tego pewnie. Otwórz pojemnik. Nice. Ale mi się to podoba. I co, i tak mogę uderzać? Uhuhu. No to nieźle. A jak mogę latać? Okej, okay, bo latać, pływać, domyślam się, że można pływać. Nice. Ale czekajcie, tu jest jakaś energia. No dobra, to jest możliwe. Ciąg P0. Bardzo powoli się wynurza. Aha, jak podskoczy, to jest spoko. No dobra, słuchajcie. W takim razie weźmy sobie jeszcze do bazy. I popłyniemy tam na te głębiny takie. Do tej, wiecie, do tej bazy śmiesznej, opuszczonej. Może tam coś jeszcze ciekawego znajdziemy. Ale najpierw musimy troszeczkę opróżnić nasze kieszenie, bo mamy dużo śmieci. Co my tutaj mamy niepotrzebnego? Na pewno kwarc, tytan. Co my tu? O Jezu. O, cholera. O kurde, no serio? Aha. Czyli mamy tego za dużo, zdecydowanie. Gdzie jest jakiś kwarc? Boże, ja nie miałem szafki do kwarcu przecież. No nic, słuchajcie, w takim razie, na razie odstawimy to w jakieś takie inne miejsce. Powiedzmy tutaj do jedzenia, ona jest pusta, ta szafka. No niestety. Ogniwo energetyczne weźmiemy, to które mamy, wiecie, naładowane. Jedna bateria, druga... Okej, okay, te, które mają 100, weźmiemy. Apteczki weźmiemy. Creature Egg. I jeszcze jakieś jedzenie by się przydało. Kurde, mamy jeszcze zasolonego bumeranga. Dobra, przeżyjemy chyba. Chyba damy radę. Okej, okay, wbijamy do naszego kombinezonu. Chyba, że jeszcze tu jakieś rybki pływają przy okazji, to je od razu sobie zjem. Czekajcie. No, szybciocha, bo lepiej później niż... Chodź tu. Dobra, bo lepiej teraz niż później mieć jakiś problem, że głodujemy, nie? Bez sensu by to było. No chodź tu, dobra, mamy cię. Okej, okay, tutaj jeszcze sobie weźmy to. O, a co to jest? Coś wypuściłem? Nie, nic nie wypuściłem. No to jest bumerang przecież. To chyba była jakaś inna rybka, której jeszcze nie miałem, bo widziałem skan. Dobra. Tej nie zeskanowałem. A zobaczmy, może... Może jak ją zeskanuję, to nie wiem, coś się ciekawego odblokuje. Hono tu. Boże, jak jeszcze wolno pływam. Zębacz. O, a to jest ten cwaniak, kurde. Ten zębacz jest zły. Gdzie ty wypłynąłeś? Króli manta, what the fuck. Dobra, okej, okay, mamy troszeczkę tych rybek. Idziemy sobie je zrobić, przygotować i przetestujemy ten kombinezon prawn. No będzie chyba fajnie, ale przy okazji jeszcze wiecie co, weźmy sobie ten, nie to, skuter wodny, bo coś czuję, że może się przydać. Dobra, jeszcze sól, pyk, chociaż nie wiem, czy sól jest potrzebna, ile tego mamy tych rybek? 4. Dobra, na szybciocha zrobimy. Jedzenie, materiał podstawowy, o nie, tu jest jedzenie, ciach. Okej, łypacz. Chyba tych łypaczy zjadłem najwięcej. Ciekawe, czy są tu jakieś statystyki. I bumerang. No dawaj go. Dobra, wskoczymy jeszcze po butelkę z wodą i ciśniemy. Pyk, ciach. Dobra, jedzmy sobie to. Dobra, no idziemy zobaczyć, jak działa ten prawn. Mam głębokie miejsce gdzieś tutaj blisko nas, blisko tej bazy, więc mam nadzieję, że nie będzie tragedii. Okej, okay, to idziemy. Skaczemy. Czy to jest gdzieś, czekajcie,
To jest gdzieś tam. Okej, okay, energia 97%. To jest gdzieś tutaj. Ale dziwne dźwięki to wydaje. To jest tu, jest, dobra. Mam nadzieję, że my stamtąd później wylecimy, bo... Czekajcie, bo ja klikam... Czekajcie, bo... Chcę zobaczyć, czy się wynurzę, bo powiem wam szczerze, że jest problem chyba z tym jakiś. Spróbujmy się stąd wynurzyć. Czekajcie, jeszcze nie. O, a tu możemy na przykład to zniszczyć? Nie możemy. Ha, szkoda. Dobra, zobaczmy, czy się wynurzymy stąd, bo... Tak, wynurzymy się, dobra. Ten ciąg jest bardzo słaby. Ciąg P1. Opuść. Coś możemy opuścić. A, ten. Dobra. Boże, co ja robię? No muszę się przyzwyczaić. Przecież E się zawsze wychodziło. Dobra. Okej. Okay. Tylko żebym nie walnął za mocno gdzieś. Nic nie widzę. O, jesteśmy. Dobra. Jest. To ma na 900 metrów, ważej. Kozacko, dobra. Wątpię, żeby to było coś specjalnego, ale tak czy inaczej chcę to obejrzeć wszystko. Zejdziemy jak najgłębiej się da. Moglibyśmy zejść teraz do tego biomu lawy, nie? Ej, a to się popsuje jak... Nie no, tam chyba i tak nie zejdziemy. Okej. Okay. O, fuck. O, fuck! Mogę po tym chodzić, nice. Wow, dobra, może się jednak stąd ulotnimy. Okej, okay, no to słuchajcie, będziemy mieli co zwiedzać. Dobra, w kolejnym odcinku, słuchajcie, lecimy na... Ota. No dobra, chodźmy stąd. Słuchajcie, w następnym odcinku lecimy na te najgłębsze biomy. Zobaczymy, co tam znajdziemy. A tymczasem ja się z wami żegnam, no i dziękuję za oglądanie tego materiału. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!